Kochani, rozpoczynamy trzy niezwykłe dni, do tego nie trzeba przekonywać. Mówimy o trzech dniach. Pierwszy z nich to czwartek, Wielki Czwartek. Każdy z tych dni Wielkiego Tygodnia ma ten dodatek wielki, bo coś wielkiego tutaj może się wydarzać. On obiektywnie to się dokona na zewnątrz, ale może wydarzać się w nas. Nazwa Triduum jest jednak nieco myląca, bo jeśli zaczniecie liczyć, to od czwartku do niedzieli naliczymy 4 dni, to jest prosta matematyka. Tylko że my liczymy według kalendarza żydowskiego, od wieczora. Liczymy od czwartku wieczorem do niedzieli w nocy i wtedy wszystko się wydarza. W te 3 długie, piękne, głębokie dni. Drugi problem, my przeżyjemy te 3 niezwykłe dni, ale przeżyjemy jedną liturgię tylko. Nie przeżyjemy 3 liturgii. Rozpoczniemy w czwartek wieczorem znakiem krzyża, ale błogosławieństwo otrzymamy dopiero w nocy z soboty na niedzielę. Normalnie msza rozpoczyna się znakiem krzyża i kończy błogosławieństwem. Więc to jest taki sygnał od Kościoła. Pamiętaj, że wszystko, co w tym czasie się wydarza, jest jedną wielką liturgią. Ja śmiem twierdzić, że w jakiś sposób także to, co przeżywamy w tym momencie, kiedy już jesteśmy poza świątynią, kiedy jesteśmy w domu, w obowiązkach, w prozaicznym życiu, że także to może stać się jedną długą liturgią, kontynuowaniem, rozważaniem, noszeniem w sercu tych wydarzeń. Kolejna ważna wiadomość, by głębiej przeżyć liturgię tych dni. My nic nie wspominamy. My to będziemy naprawdę przeżywać. To jest sprawka Ducha Świętego. Jest takie ładne greckie słowo anamneza, od anamnesis. Szalenie trudne do przetłumaczenia słowo. My byśmy je przetłumaczyli jako pamiątka uobecniająca. Coś, co jest pamiątką, ale jednocześnie coś, co się wydarza, coś, co się uobecnia. Wiemy, że pamiątka to coś z przeszłości, która nie wróci. Kiedy patrzysz na zdjęcie, to widzisz upamiętnione wydarzenie. Wydarzenie czegoś, co było, ale już nie wróci. Możemy sobie powspominać, możemy popatrzeć. Anamneza to jest powrót do tych wydarzeń. Powrót nie tylko pamięcią. Anamneza to jest, to się wydarza. Jesteśmy niejako włączeni w to, co się wydarzyło. Nie to, że wieczornik jest przyniesiony do nas. My jesteśmy niejako przeniesieni do wieczornika. I to dokładnie oznacza, będziemy w wieczorniku. Po liturgii czwartkowej będziemy w Ogrójcu kontynuować tę czwartkową liturgię. W piątek będziemy na Drodze Krzyżowej, będziemy szli z Jezusem. I będziemy na Golgocie, będziemy patrzeć na Tego, którego przebili. To się dokona w piątek, zobaczymy pusty grób w nocy z soboty na niedzielę. I to wszystko będzie ukryte za znakami liturgicznymi, ale to się wydarzy. Nie bez powodu w czwartek wieczorem cały Kościół będzie używał kanonu rzymskiego, czyli pierwszej modlitwy eucharystycznej i tam wyjątkowo padną takie słowa: On to w dzień przed męką, to jest dzisiaj, wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce. To jest dzisiaj. Zaczniemy wtedy niejako od początku. Tam się zaczyna, wracamy do źródła. Do czwartku stare oleje, oleje chrzcielne, mają być zniszczone. Komunia ma być spożyta. Kiedy wejdziesz wieczorem w czwartek do świątyni, zobaczysz, że tabernakulum będzie puste, otwarte, wieczna lampka zgaszona. Jeszcze się nic nie wydarzyło. Wrócimy do źródła. Na naszych oczach się to zacznie. Wrócimy do źródła miłości Boga. Dlatego z jednym z kluczowych elementów w czwartku jest obrzęd mandatum. Mandatum oznacza przykazanie. To jest prosty moment czy obrzęd umycia nóg. To jest prosty moment, który pokazuje wiadomość szokującą. Bóg zszedł na poziom niewolnika, który służy nam.
Mamy niewolnika, który nam służy. My z tą wiadomością albo się otrzaskaliśmy, albo nie weszliśmy w nią za głęboko, jeśli ona nas nie szokuje, bo to jest szokująca wiadomość. Bóg stał się niewolnikiem na naszych usługach. Miłość może aż tak się uniżyć. Miłość może się tak oddać, ofiarować. Kapłaństwo to nie tylko podawanie komunii. Kapłaństwo, do którego każdy z nas w momencie chrztu został zaproszony, kapłaństwo powszechne naśladuje ten gest. Kocham, więc klękam przed drugim, żeby mu służyć. I tego uczy nas Eucharystia. Eucharystia nie spełniła swego zadania, jeśli po wyjściu z niej nie kochamy bardziej. Jest jeszcze jeden bardzo ważny symbol, często pomijany. To przeniesienie Jezusa do ciemnicy, do ołtarza adoracji. Ołtarz jest obnażany. Zdjęty jest wtedy obrus, zabrane świece i jeśli były kwiaty. To znak Chrystusowego opuszczenia. Pamiętajcie, że liturgia się nie kończy. Że ona trwa w nas. Że moje bycie przy Jezusie i ciałem i sercem kontynuuje tę liturgię do następnego dnia.